opuścimy na chwilę Pawła z Duna, bo nam kolega umarł, to Paweł to powie. Nie, Paweł nas powie, a my możemy bliżej siebie, tak, żeby nie było, że się nie lubimy. Ale to zdrowo. Jesteśmy na żywo. Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy drugą część, rozmowę z panem profesorem Andrzejem Nowakiem, ale jeszcze przedtem na króciutko chciałem oddać mikrofon Pawłowi Zdunowi, ponieważ znowu umarł nam Ronin. Trochę nawiążę do tego, co mówił pan doktor Orzeł na samym początku, czyli do wyborów, ale nie będę mówił o samych wyborach. Chciałem Państwa poinformować z wielkim smutkiem, że w nocy z środy na czwartek umarł Tomasz Hubert Cioska, działacz ruchu kontroli wyborów, także Ronin. Kiedyś także Solidarni 2010. Dla mnie osoba ważna, bo był wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów. Blisko współpracowaliśmy w czasie prac Ruchu Kontroli Wyborów. Jest to dla nas, dla ruchu jest wielka strata. On był też współautorem koncepcji zmiany prawa wyborczego. Wielka strata dla ruchu, nie tylko dla ruchu. To człowiek, który, mówię o Tomku, człowiek, który żył osobno, miał zawsze zdanie, prawie zawsze zdanie osobne, wbrew nurtowi. Najpierw rozpoczynając od jego ostrego sprzeciwu przeciwko okrągłemu stołowi, no i później to bardzo był, jak to powiedzieć, rozczarowany brakiem dekomunizacji i tym, jak te ostatnie lata u nas poszły. Ale o tyle szczęśliwe były jego ostatnie kilka lat, że zrealizował swoje marzenie swojej żony Magdy, bo przez ostatnie kilka lat żyli, można powiedzieć tak, dosłownie, żyli na jachcie Indian Wizards i pływali po Morzu Śródziemnym i tam właśnie zmarł. Będzie nam go bardzo brakować. Bardzo poproszę Państwa o krótką modlitwę za spokój jego duszy. Bardzo dziękuję. Przypomnę, że ostatnio umarło trzech naszych wybitnych ludzi literatury. Ernest Bryl, Tomasz Łubieński i Leszek Długosz. To czas nie najlepszy, ale to już tak jest. A teraz, o, bez przerwy mnie Bernard pogania, żebym lepiej mówił. Chciałem oddać głos panu profesorowi Andrzejowi Nowakowi w sprawie, jak jest z przywództwem w PiS-ie, ponieważ to pan profesor pierwszy zaczął. I to wcale nie teraz, tylko w 2015 roku i jest konsekwentny w swoich apelach. Andrzeju. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie ze strony Józka, ze strony Ronina do tego spotkania. Rozumiem, że tematem rozmowy i wyobrażam to sobie jako rozmowę,
Nie byłem przygotowany na żadne wystąpienie jakieś o charakterze wykładu, więc liczę na to, Jusku, że będziesz mi stawiał różne trudne pytania na bieżąco i przerywał mi. Sądziłem, że naturalny kontekst do naszej rozmowy stanowią wybory, które są jakby najoczywistszym testem na prawdziwość lub fałszywość sugestii, które między innymi ja przedstawiłem. Sugestii o potrzebie pewnych zmian wewnętrznych Prawie i Sprawiedliwości. Test jest oczywisty, ale jego wyniki nie są oczywiste i myślę, że nad tym warto się zastanowić i raczej od tego bym zaczął, jeśli można, nawiązując tylko do twojego pytania, a nie odpowiadając na nie wprost. Otóż z jednej strony słyszymy deklarację prezesa, którego jeszcze raz to powtórzę, bardzo szanuję i podziwiam za wszystkie osiągnięcia, którym także ja bardzo wiele zawdzięczam, ale kilka pokoleń Polaków, które z tego korzystały, co PiS był w stanie zrobić w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Ale charakterystyczna w jaki sposób była reakcja prezesa, pewnie jakoś tam związana z tym tekstem moim nagłośnionym dość szeroko w pewnym momencie, kiedy prezes oświadczył kilka dni po tym nagłośnieniu, że o ile wcześniej deklarował, że ustąpi w 2025 roku, to teraz mowy nie ma, nie ustąpi nigdy, prawda? Znaczy mniej więcej coś takiego powiedział. Krótkie takie oświadczenie się pojawiło w Telewizji Republika. No i dzisiaj usłyszeliśmy, że prawda, te przytoczone zostały słynne słowa Marka Twena, wielokrotnie używane i nadużywane, wiadomości o mojej śmierci są przedwczesne, czy cokolwiek przesadzone, może raczej tak to ujmijmy. Jest to odpowiedź bardzo słuszna i bardzo potrzebna wszystkim nam, którzy, znaczy ja się do tej grupy w każdym razie zaliczam, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość także w ostatnich wyborach. Nadzieja na to, że trwa silna partia opozycyjna wobec władzy, która chce zainstalować tutaj totalitarny porządek i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Tak uważam, że taki jest cel działania i taki jest widoczny kierunek działania, jasno deklarowany przez tę formację, na czele której stoi Donald Tusk w Polsce, że silna opozycja przeciwko takiemu dążeniu jest bezwzględnie tu i teraz i w każdym momencie potrzebna. Po prostu skoro PiS jest, nie jest rozbity, mamy na kogo głosować nawet z zaciśniętymi zębami, jeżeli nam się różne działania w różnych miejscach funkcjonowania PiS-u, skoro mowa o samorządach, nie podobają, to po prostu mamy gdzie złożyć naszą, powiedziałbym, ostatnią w demokratycznej procedurze wyborczej złożoną czy przedstawioną, wyrażoną wolę. I myślę, że w dużym stopniu taki charakter miały te wybory. Mówię teraz o mojej krakowskiej perspektywie. No było dla mnie, o czym napisałem już w tekście, od którego ta jakaś dyskusja się zaczęła, że jednym z powodów, dla których widzę potrzebę pewnych zmian w PiS-ie jest podejście do wyborów samorządowych w ramach tej formacji, a może nie podejście, tylko skutek takiego, a nie innego funkcjonowania partii, która nie zdobywa sobie nowych aktywistów. To może nie ładne słowo, ale potrzebne w kontekście czy działaczy społecznych, bez których wybory samorządowe są niemożliwe do wygrania. Nie ma takiego aparatu partyjnego w Polsce, żeby był w stanie wybory samorządowe w iluś tam tysiąca gmin wygrywać lub też przedstawić po prostu wiarygodną, dobrą ofertę. W Krakowie niewątpliwie, mówię to szczerze i może bez dostatecznego rozeznania, ale mówię ze swojej subiektywnej perspektywy, takiej oferty PiS nie przedstawia, aparat PiS-u na pewno nie przedstawia. Znam bardzo niewielu działaczy partii, może stąd wynika moja surowa ocena w Krakowie. Jedną z nich jest Basia Nowak, którą cenię i szanuję w najwyższym stopniu i zdążyłem jej złożyć gratulacje, bo bardzo się cieszę, że weszła jako radna sejmiku do Sejmiku Małopolskiego. Będzie u nas 24 kwietnia. Ale wiem też, jak to często bywa, to jest normalne pewnie we wszystkich partiach, była zwalczana przez swoich kolegów.
i koleżanki w partii, prawda? No właśnie dlatego, że chciała coś zrobić, że chce coś zrobić, że jest aktywna, a nie jest typowym wykonawcą czy wykonawczynią poleceń partyjnych, które ograniczają się do pewnego minimum, na jakie stać centrale w stosunku do złożoności materii w różnych punktach mapy Polski. A więc to mówię tylko, żeby przypomnieć, że no z krakowskiego punktu widzenia, chociaż obroniony został Sejmik Małopolski, głównie dzięki głosom spoza Krakowa, no nie dzieje się dobrze, jeżeli kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie wchodzi w ogóle do drugiej rundy w sytuacji, kiedy była wyjątkowa szansa na to ze względu na ustępowanie wiecznego prezydenta profesora Majchrowskiego. Pojawiło się krótkotrwałe okienko szansy na to, żeby nie tylko zaistnieć w tych wyborach, ale je wygrać w Krakowie. No ale PiS do momentu ogłoszenia mojego tekstu, czyli 5 tygodni temu, nie przedstawił żadnego kandydata na prezydenta Krakowa. Podczas kiedy podkreślam, że żeby poważnie traktować samorządy, trzeba dzisiaj wskazać kandydatów w wyborach za 5 lat. Kto ma być prezydentem za 5 lat? To powinno już być wiadome, kto będzie kandydował, kto tworzy sztab, kto wypowiada się. Tak jak w Krakowie jest taki kandydat, nie mój kandydat, ale właśnie robi tak, jak powinien robić samorządowiec. W każdej sprawie dotyczącej ścieżki rowerowej, przedszkola, wypowiada się od chyba 18 lat czy 16 lat, krytykując prezydenta Majchrowskiego. Mam na myśli pana Łukasza Gibałę, człowieka zupełnie nie z mojej bajki, ale w Krakowie jest widoczny, że zabiera głos w każdej sprawie dotyczącej kwestii lokalnych. Bardzo często nie po mojej myśli, to nie o to chodzi, ale po prostu interesuje się i daje wyraz temu, interesuje się tym, co jest ważne dla lokalnej społeczności. No, po stronie PiS-u tego zainteresowania z nielicznymi wyjątkami nie widać i to skutkuje no, bardzo złym wynikiem, bo w Krakowie ten wynik jest jednoznacznie, uważam, katastrofalny, jeżeli kandydat PiS-u nie przekracza 20% i nie wchodzi do drugiej rundy w ogóle. To mówię nie po to, żeby bronić swojego stanowiska, bo można przytoczyć kontrargumenty, od których zacząłem, że to, że PiS istnieje, że jest niepodzielony, dodaje nam ducha w takiej najprostszej kwestii, że przetrwamy, że ten czarny czas, przez który w tej chwili przechodzimy, czas zagrożenia polskiej demokracji, mówię te patetyczne słowa, które tylekroć były nadużywane w ostatnich 8-9 latach z pełnym przekonaniem, i ze zdolnością argumentowania tych słów, że ten czas przetrwamy. Dlaczego ta podstawowa funkcja PiS-u musi być zachowana i dobrze, że Jarosław Kaczyński tę rolę integracyjną odgrywa, a do czego mam pretensje, za chwilę przejdę i co moim zdaniem wyniki tych wyborów potwierdzają. Otóż to, co konieczne, to właśnie utrzymanie spoistości obozu, który tworzy niewątpliwie najsilniejszą formację opozycyjną, na którą Polacy, którzy życzą dobrze Polsce, mogą głosować. Krytykując błędy tej partii, krytykując jej niedokonania z lat sprawowania władzy, ale po prostu no nie mamy alternatywy. No tak bym powiedział, ja przynajmniej nie widzę alternatywy, a wierzę w to, że Polaków dobrze życzących Polsce jest dużo, jest pewnie więcej niż połowa, nawet zaryzykowałbym takie zdanie w naszym społeczeństwie. To, że na PiS głosuje 30 kilka %, to właśnie uważam za ogromną porażkę PiS-u. To właśnie uważam za ogromną porażkę PiS-u. Bo jeżeli inne partie, pozostałe partie, no niektóre w sposób otwarty, ostentacyjny, no, wyrażają takie stanowisko, które najlepiej, nawiązując do tego, o czym mówił doktor Orzeł w poprzedniej części programu, kiedy mówił o braku polskiego deep state, no to aż się ciśnie na usta to powiedzenie jednego z polityków owej formacji dziś rządzącej. Po co nam deep state w Warszawie, skoro mamy deep state w Berlinie, prawda? No, to jest właśnie ta mentalność. Ale skoro główna partia rządząca dzisiaj wyraża takie nastawienie, to przecież wydawałoby się naturalne przy założeniu, że w Polsce jest ponad 50% ludzi, którzy dobrze życzą Polsce, że powinno te 50% głosować na partię, na formację, która reprezentuje interes Polski. Lepiej, gorzej, ale niewątpliwie próbuje reprezentować ten interes.
Tak się nie dzieje, więc widocznie jakieś błędy są popełniane, ale dobrze, że w ogóle trwa ta partia, na którą możemy nadal głosować. Tak wygląda ta paradoksalna sytuacja. I teraz wydaje mi się, że tych parę świateł ostrzegawczych, które się zapaliło i ostatnie wybory, to jest wczoraj, nie zmieniają tego ostrzegawczego charakteru, wbrew właśnie znowu żałośnie triumfalistycznym głosom. No proszę, PiS wygrał 9 wybory z rzędu. PiS pokazał, że jest silny. No PiS pokazał, że nie obronił żadnej realnej pozycji władzy w Polsce poza kilkoma sejmikami. I jest tych sejmików mniej niż było 4 lata temu. To jest niestety smutna prawda. Warunki są trudne, to nie mówię, nie oczekuję cudów. Nie oczekuję zwycięstwa w większości sejmików, ale no nie jest to sukces, tak bym powiedział. To nie jest sukces, którym można się pocieszać i mówić, byczo jest. Otóż myślę, że są powody, żeby się zastanowić, co można zrobić. Tutaj łatwo nam się wymądrzać, mnie łatwo jest się wymądrzać, czy komukolwiek innemu, kto siądzie za tym stołem i będzie z perspektywy no, takiego trutnia dogadywał politykom, jak mają lepiej urządzać Polskę. Wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę, ale jednocześnie taka jest nasza rola, żebyśmy zastanawiając się tutaj i dyskutując, dawali pożywkę do refleksji tym politykom, którzy słuchają czegoś więcej niż rozkazów płynących z góry. I są tacy politycy, są tacy obywatele również. Nie jest ich może bardzo wielu, ale są i dlatego nie uważam, żeby całkiem bezsensowne było to nasze gadanie. Tak się pocieszam w każdym razie. Otóż zmierzam teraz do konkluzji tego przydługiego wywodu wstępnego. Jak wyobrażam sobie właśnie w takim duchu, no ujmowanym w cudzysłowie moje mądrości, bardzo w cudzysłowie, dosłowo. Otóż wydaje mi się, że wnioski, jakie płyną z ostatnich wyborów, są po pierwsze takie. Musimy być bezwzględnie praktyczni w naszym działaniu. To znaczy nastawieni na reagowanie na konkretne, coraz bardziej zagrożone interesy coraz większych grup społeczeństwa, które nie jest reprezentowane w tym względzie przez koalicję rządzącą. To jest jedna rzecz, która wydaje się stosunkowo łatwa, dlatego że władza w tym kraju nie jest nastawiona na realizowanie interesów społeczeństwa. Ułatwia niesłychanie nam, no nam jako wyborcom PiS-u, ale nie nam jako obywatelom tego kraju, sytuację, postępowanie tych władz. Właśnie założenie, że liczy się dla nas interes Niemiec przede wszystkim. To, co Die Welt bodajże opublikowało jasnymi słowami, mówiąc, jakie są warunki dobrego z punktu widzenia Berlina funkcjonowania rządu w Polsce. Nigdy żaden CPK nie może tu powstać. To jasno Die Welt napisało, bo będzie to oznaczało wojnę z Niemcami. Tak to zostało wprost ujęte, prawda, przez niemiecką prasę. No i jakby temu służy ten rząd, żeby nie zrealizować polskiego interesu i ułatwia przez to zadanie tym, którzy no, chcieliby reprezentować ten polski interes, bo działanie przeciw Polsce, przeciw interesom, nie używając wielkiego słowa na P, po prostu setkom tysięcy Polaków, którzy będą tracili pracę, którzy nie będą zyskiwali nowej pracy, którzy będą coraz gorzej zarabiać, którzy będą pozbawiani pewnego zabezpieczenia społecznego, jakie dawała im poprzednia władza, to wszystko sprawia, że no, PiS-owi może być łatwiej, ale to nie wystarczy. Trzeba jednak dać coś od siebie i tym czymś wydaje mi się właśnie konieczność poszukiwania pewnego rodzaju zmiany pokoleniowej i poszerzenia bazy, że użyję tego nieładnego słowa, społecznej PiS-u, tak żeby PiS mógł znowu walczyć o mieszkańców większych miast. Nie dlatego, żebym lekceważył mniejsze miasta. Myślę, że no, opcją, która niejednemu z nas przychodzi do głowy, to jest jak się najprędzej wyprowadzić z tych miast rządzonych przez Trzaskowskich, Jaśkowiaków, czy u nas w Krakowie, nie daj Boże, pana Miszalskiego. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że po prostu w wielkich miastach mieszka no, bardzo duża część naszego społeczeństwa i nie można z niej tak łatwo rezygnować. Nie można w ogóle rezygnować z walki o większość głosów w Polsce w wyborach demokratycznych, jak długo one są organizowane. I dlatego właśnie potrzebne jest otwarcie na nowych ludzi. To są strasznie wyświechtane słowa, ale one wydaje mi się muszą być powtarzane i muszą dotrzeć do władz PiS-u,
że potrzeba wyjścia poza grupę, która tworzyła niegdyś zakon PC, później została poszerzona przez kooptację do trochę szerszej grupy, ale posługującej się tą samą mentalnością, zamkniętej grupy, która każdego przychodzącego z zewnątrz traktuje jako rywala i zagrożenie, większe niż partie, z którymi rywalizuje na scenie politycznej. No tak długo PiS nie będzie mógł efektywnie walczyć o większość głosów w Polsce. Pojawia się tutaj ważna, moim zdaniem, i warta przemyślenia diagnoza. Postawił ją kilka lat temu lider takiej grupki politycznej i czasopisma o pięknie brzmiącej nazwie i odpowiednio, bo oczywiście w obcym języku, Liberté, prawda, jako taki, no powiedziałbym, asystent ówczesnego premiera Tuska, czy wtedy już może nawet nie był premierem, tylko pani Kopacz była premierką, ów redaktor, pan Jażdżewski, redaktor pisma Liberté, powiedział, że by się nie martwić przegranymi przez Platformę wtedy wyborami, bo elektorat PiS wymiera. Użył takiego określenia, że to jest naturalny proces demograficzny, tylko ludzie starsi głosują na PiS. Otóż zastanawiałem się nad tym trochę ostatnimi czasy i chciałem zauważyć, że pan Jażdżewski fundamentalnie się myli. Elektorat PiS rośnie. Chodzi mi o to, żeby rósł szybciej. Dlaczego? Dlatego, że w strukturze odwróconej piramidy, którą zaczyna przypominać struktura demograficzna Polski, nie zmniejsza się, tylko zwiększa liczba ludzi, którzy zaczynają myśleć poważnie o emeryturze. I ci ludzie nie mają na kogo głosować. Po prostu nie mają na kogo głosować. Nie na lewicę, która jest zainteresowana LGBT albo innymi sprawami, no powiedziałbym, trochę oddalonymi od trosk przeciętnego człowieka. Nie zagłosuje na Platformę, która no jakby mogła otwarcie, to realizowałaby politykę Balcerowicza, to znaczy no ludzie słabsi powinni jak najszybciej umrzeć, prawda, ale trudno to jeszcze, obowiązkową eutanazję od 64 roku życia wprowadzić. To jest taka powieść rosyjskiego pisarza Edwarda Limonowa, który taki scenariusz proponuje, ale jeszcze on nie jest realizowany. Więc rosną szeregi ludzi, tych, którzy myślą kategoriami bezpośredniego, coraz brutalniej zagrożonego interesu. Ci ludzie, którzy wczoraj głosowali na Platformę, ale jutro już na nią nie zagłosują, bo już widzą, jaką będą otrzymywali emeryturę, rentę. Dzisiejsi 50-latkowie, którzy za 5 lat będą 55-latkami, oni nie będą głosowali do końca za marszami LGBT. Oczywiście jest taka grupa, która no, myśli tymi kategoriami, nawet przymierając głodem, pójdzie pod sztandarem tego typu ideologii, ale większość ludzi poszczególnych, jak mówią demografowie, kohortach wiekowych, kieruje się po prostu swoim interesem. Ten interes jest ważny. Najprościej rozumiany. Żyć jako tako, godnie w sensie finansowym, materialnym. Żyć dalej i no, żyć w pewnej współpracy z innymi pokoleniami. Otóż ta właśnie sytuacja, która kształtuje nie tylko naszą scenę polityczną, ale europejską czy zachodnią scenę polityczną, sprawia, że rośnie siła ludzi starych w demokracji. Rośnie, gwałtownie rośnie siła ludzi starych. Jak długo istnieje demokracja? Myślę, że tu jest ciekawy, a raczej dramatyczny moment, w którym demokracja może być zawieszona i zlikwidowana. Jesteśmy blisko tego momentu. To znaczy w imię tych pięknych, długofalowych programów dotyczących ekologii, gdzie walczymy o to, żeby wyjść z antropocenu i nareszcie oddać ten piękny szarik, prawda, błękitny, czyli kulę ziemską w ręce prawowitych właścicieli, czyli mrówek i bakterii. No, tego rodzaju ideologia no, może być akceptowana przez jakąś część, ale małą część, mniejszą część na pewno wyborców. Coraz większa część wyborców będzie upominała się o to, żeby mogła jeździć dalej samochodami, żeby to paliwo nie osiągnęło astronomicznych cen tylko w imię ekologicznej wizji zagłady ludzkości, której zapobiec ma odłączenie nas od samochodów, odłączenie nas od domów, w których mieszkamy. Wiadomo, kwestia obowiązkowego ocieplania, wymiany na kotły gazowe i tak dalej, i tak dalej. Coś, na co nie stać będzie ogromnej większości ludzi, prawda?
tego rodzaju konflikt nadchodzi milowymi krokami. Konflikt, w którym no, na pewno dojrzeje decyzja, czy obroni się demokracja, czy demokracja zostanie zawieszona przez tych, którzy mają władzę medialną, finansową nad światem zachodnim i pozwolą sobie na to, żeby powiedzieć, że lud równa się populizm, który nie powinien nigdy mieć prawa głosu o sprawach ważnych. Powiedziałem Państwu przed chwilą, że uważam dążenie, tendencję władzy, która jest obecnie w Polsce, za totalitarną. Myślę, że najprostszym dowodem na prawdziwość moich słów jest dzisiejsza deklaracja Donalda Tuska, nie pierwszy raz, kolejny raz powtórzona, iż wyniki wyborów potwierdzają jego tezę, iż droga do całkowitego wyeliminowania Prawa i Sprawiedliwości z mapy politycznej jest długa, ale ta droga będzie kontynuowana, ponieważ chodzi o to, ażeby nigdy więcej PiS nie wrócił do władzy. Otóż to oznacza totalitarną mentalność i totalitarną formułę sprawowania władzy. Wyobraźmy sobie, że w Anglii przywódca Labour Party mówi, iż walczymy o to, ażeby partia konserwatywna nigdy więcej nie mogła wygrać wyborów. Albo w Ameryce partia demokratyczna mówi to o partii republikańskiej. Jesteśmy blisko tego momentu w Ameryce. Jesteśmy tuż przed takim momentem we Francji i w Niemczech, gdzie to sformułowanie dotyczy partii zyskujących popularność, odpowiednio AfD i partii pani Le Pen, gdzie no właśnie coraz wyraźniej staje ten problem na ostrzu noża. Czy demokracja może być utrzymana, dozwolona nadal, jeżeli większość Francuzów zechce wybrać niewłaściwą kandydatkę, jeżeli większość Niemców zechce wybrać niewłaściwych kandydatów. Abstrahuję od tego, czy mi się podoba pani Le Pen czy AfD, tylko widać, że zyskują te formacje popularność do skali no, wróżącej im w demokratycznych wyborach zwycięstwo wyborcze po prostu w ich krajach. To pokazuje, że jesteśmy częścią większego zjawiska, w której w najbliższym czasie, w najbliższych paru latach być może rozstrzygnie się los demokracji. Czy demokracja będzie obroniona, czy nie? Moim zdaniem to się rozstrzygnie, może się rozstrzygnąć właśnie w najbliższych wyborach, to znaczy w wyborach w ciągu najbliższych kilku lat. W tych oczywiście ważnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale one niewątpliwie nie przyniosą zwycięstwa jeszcze partii no, bardziej eurosceptycznych czy eurorealistycznych, ale zwiększą ich na pewno reprezentację w Parlamencie Europejskim i to będzie o tyle ciekawe, że no, do tej pory Parlament Europejski był doskonałym wzorcem parlamentu komunistycznego. To znaczy mniejszość mogła działać co najwyżej tak jak Stanisław Stoma wobec zmian w konstytucji. Może podnieść rękę w proteście albo wstrzymać się od głosu, ale nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ banda pięciorga, mówię o tej formacji, która rządzi Parlamentem Europejskim, decyduje o wszystkim, nie licząc się w najmniejszym stopniu z głosem mniejszości, tej poniżej setki parlamentarzystów, którzy mają inne zdanie niż owa dominująca grupa z tak zwaną chadecją na czele. To się być może zmieni, czy ulegnie korekcie, jak zamiast 100 będzie 200 takich no, bardziej krytycznie nastawionych do owych dalekosiężnych projektów ideologicznych, które forsuje Unia Europejska. Zobaczymy. Niewątpliwie kluczowe będą wybory prezydenckie w Polsce dla nas, ale rzecz jasna wszystkie te wybory bledną w porównaniu z wyborami, o których mówił chyba doktor Orzeł przedtem, to znaczy wyborami w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli Ameryka wejdzie w fazę wojny domowej, to wtedy najszczytniejsze zasady NATO nie pomogą ani nam, ani nikomu innemu na świecie. Wtedy się nie obronimy, bo nawet jeśli byśmy wydawali nie 4%, ale 40%, a nawet 400% PKB na obronność, to się nie utrzymamy. Jeśli Ameryka zniknie w odmętach wojny domowej, to jest jedyny scenariusz, którego się boję. Nie boję się zwycięstwa Trumpa, nie boję się zwycięstwa Bidena, boję się wojny domowej w Ameryce. Więc czekają nas różne wybory, w których nasza możliwość ogranicza się do tego, żebyśmy odzyskali tę część władzy, która leży jeszcze na stole w Warszawie, w Polsce. Testem na to będą wybory kluczowym prezydenckie, te za półtora roku. To jest dość czasu, żeby spróbować pokazać, że PiS jest zdolny do reformy, że jest zdolny nie tylko utrzymać ten elektorat, który przyjdzie sam do PiSu, to starzejące się społeczeństwo, które zrozumie, że nie ma alternatywy, że tylko PiS może bronić
jakiego takiego, powiedziałbym, sposobu przeżycia w nadchodzących dekadach dla tego skazanego na emerytury głodowe społeczeństwa. A chodzi o to, żeby zyskać to młodsze pokolenie, ludzi młodszych. Zwróciła mi na to uwagę moja córka, porównując średni wiek kandydatów do Sejmiku i do Rady w Krakowie, PiS-u, Platformy Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. To jest różnica równo 10 lat. Przeciętna wieku kandydatów Prawa i Sprawiedliwości 62,5 roku. Kandydaci Platformy i KO są młodsi przeciętnie o 10 lat. Mówiłem przed chwilą, że starsi będą mieli coraz więcej do powiedzenia, ale to nie znaczy, że mamy machnąć ręką na młodszych i powiedzieć, że nas nie obchodzą. Musimy też zawalczyć o młodsze pokolenie i dlatego potrzebni są młodzi, energiczni ludzie, których trzeba szukać. Bardzo trudno jest ich znaleźć. Wiem, jak trudno jest ich znaleźć. Nie oczekuję cudów i tutaj. Ale wskazałem przykłady takich ludzi w Prawie i Sprawiedliwości, czy szerzej w obozie prawicy patriotycznej, by po prostu przypomnieć, że są tacy ludzie. Niekoniecznie ci, można innych jeszcze wskazać. Ludzie, bez których, no, że tak powiem, postawienia na froncie walki o przyszłość Polski, o przyszłość demokracji w Polsce, my tej walki nie wygramy. I tak bym podsumował swoje stanowczo za długie wystąpienie. Zostało mi albo w ogóle jeszcze 14 minut. Ja postaram się bardzo krótko, co oczywiście się też nie uda. Diagnozę profesora Andrzeja podzielam. Podzielam przede wszystkim wizję niebezpieczeństwa dla Polski, jaką jest ta rządząca koalicja, której przynajmniej część, a na pewno przywództwo, wykonuje pracę albo zalecaną, albo zgodną z tym, czego życzy sobie wobec Polski kierownictwo Unii Europejskiej, czy elita europejska, bo to mniej więcej to samo. A w Kanadzie zgodne są one obie. A zadanie jest proste. Ponieważ dla tej elity celem jest centralizacja Unii, która jest w interesie właściwie tylko i wyłącznie Niemiec i samej Komisji Europejskiej, czyli tej armii urzędniczej. Nie zapominajmy o tym. To nie tylko państwo niemieckie, ale też i ta administracja Unii. Więc Polska ma bardzo proste zadanie, nie być przeszkodą w tym procesie, bo dotychczas była. Czyli zagrożenie sięga suwerenności, niepodległości Polski. W związku z czym trzeba się nie dać. Żeby się nie dać, w demokratycznym państwie trzeba mieć większość. Wobec czego partia suwerennościowa, czyli patriotyczna, czyli Polska, musi mieć większość. A żeby tak było, musi mieć program dla większości. A PiS miał w ostatnich kilku wyborach, szczególnie parlamentarnych, taką tendencję do zwracania się tylko do swojego twardego elektoratu, takiego jak tu wy, którzy siedzicie przede mną, ale także siedzących we dwójkę za tym stołem i wielu naszych widzów w internecie. Tyle, że za każdym razem, gdy się okazywało w trakcie kampanii, że sondaże nie mówią, nie wskazują na zwycięstwo PiS-u, PiS szedł ze swoją narracją w stronę centrum, czyli w stronę szerszego elektoratu, większości. Ale w ostatnich wyborach parlamentarnych tego nie zrobił i narracja do końca była skierowana wyłącznie do twardego elektoratu, więc twardy elektorat głosował na PiS i wynik taki, jaki PiS dostał, właśnie pokazuje, ile tego twardego elektoratu jest.
Dlaczego tak się dzieje? Bo to nie było tak, że cała partia od góry do dołu tak sobie wymyśliła i zgodnie w tym kierunku szła. Nie. Było tak, że były głosy i to dość liczne i wpływowe, które mówiły, że tak nie wolno, że trzeba pójść w stronę większości. Bo sytuacja robi się w Polsce ze względu na to zagrożenie wschodnie i zachodnie, dwa różne, ale oba będą uszczuplać naszą suwerenność, no trzeba iść w kierunku większości. Partia się nie zdecydowała. Dlaczego? Ano dlatego, że jest to partia autorska. Dlatego, że to jest partia jednego wodza. Dlatego, że to jest partia bardzo scentralizowana, hierarchiczna, z licznymi szklanymi sufitami, o którym Andrzej przed chwilą mówił, i w której awans za pomocą selekcji pozytywnej jest niesłychanie utrudniony, żeby nie powiedzieć, że w PiS-ie przeważa selekcja negatywna. Ale to już jest, na pewno jest tak, że nie przeważa selekcja pozytywna. Selekcja pozytywna może się narodzić tylko na górze. Przepraszam. O. Zły przyszedł i mi tekst zmienił. Tylko i wyłącznie na dole. Ale żeby się mogło coś rodzić na dole, to ten dół musi mieć autonomię i władzę. To znaczy, że partia powinna być zdecentralizowana i odhierarchizowana i więcej swobody powinno być na dole i góra powinna tego dołu w większym stopniu się słuchać. To czasami są bardzo praktyczne zalecenia czy procedury, na przykład takie, że góra nie wtrąca się kogo tam na dole w gminie, a może nawet w powiecie na szefów wybiorą. Albo nie jest tak, że to góra decyduje, kto będzie radnym w Krakowie. Już nie mówiąc o tym, że w dzielnicy Krakowa. I dlatego PiS potrzebuje tej zmiany, ale równocześnie dlatego ja od zawsze bronię pozycji Jarosława Kaczyńskiego, tym razem z innym zadaniem. Bo jeżeli mamy do czynienia z partią autorską, partią wodzowską, to jeśli by Jarosława teraz nie starczyło, to ta partia się sypnie. To w tej partii ujawnią się frakcje i to ujawni się ostry konflikt między nimi, który jest ukryty właśnie przez Kaczyńskiego. Oczywiście, że te konflikty są i przecież każdy palcem może pokazać, kto kiedy próbował zostać następcą, kto się wychylił, kto został uziemiony w związku z tym i tak dalej. To w takim razie, jakie ja widzę zadanie dla Jarosława Kaczyńskiego? Zmienić tę partię, zdemokratyzować ją i zdekoncentrować i zdecentralizować, ale także stworzyć środowisko, nawet nie powiem procedurę, wyłonienia się następcy bądź następców, może grupy następnej, kierowniczej. I to tylko Jarosław Kaczyński może zrobić. Tego nie zrobi bunt czy jakaś frakcja grupowa w PiS-ie przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu czy obok. Tylko on ma taki autorytet. A kłopot jest taki, że ten następca czy ta następna grupka kierownicza musi tę partię poprowadzić w kierunku programu dla większości. Bez tego suwerenność Polski może być utracona, bo po tej koalicji rządzącej niczego dobrego dla Polski spodziewać się według mnie, ale i według profesora
Andrzeja Nowaka nie można. I to właściwie jest wszystko, co ja mam do powiedzenia, bo tylko mogę wskazać na takie, nie powiem czy procesy, ale oznaki, że w tym kierunku idziemy, ale pytanie o to, jak w tym kierunku się idzie. Otóż na konwencji, sam to taki najlepszy przykład. Na konwencji samorządowej, która się chyba, nie pamiętam, w styczniu odbyła, ale mam z tym kłopot, Jarosław Kaczyński wygłosił przemówienie, chyba później, wygłosił przemówienie prosamorządowe, w której powiedział, że samorząd to bardzo ważna część państwa, która jest potrzebna Polakom, którą trzeba wspierać i którą PiS właśnie wspierał, wspiera i wspierać będzie. Tylko że większość obserwatorów pamięta, że raczej kierownictwo PiS-u raczej antysamorządowe było. A ja staram się od początku, czyli od jeszcze porozumienia centrum, pokazywać, że samorząd jest partnerem rządu, może trudnym czasem, ale niezbędnym i inaczej państwa budować się nie da. O co mi chodzi? Cieszę się bardzo, że Jarosław Kaczyński albo zmienił zdanie w tej sprawie, albo ujawnił swoje dawno ukryte stanowisko. Tylko kłopot jest taki, że to nastąpiło nagle, bez żadnego przygotowania i nie sądzę, żeby wielu samorządowców taką zmianę PiS-u uwierzyło, bo to by oznaczało, że PiS właśnie nie tylko wyciąga rękę w kierunku samorządów, ale z powodu instynktu samozachowawczego powinien to zrobić właśnie, bo przecież częścią władzy w państwie nie jest tylko władza rządowa, którą PiS właśnie stracił, ale właśnie jak stracił, to ma i powinien mieć partnerów we władzy samorządowej. Już taka techniczna sprawa. Otóż na pewno w głowie Donalda Tuska gdzieś tam tkwi pomysł delegalizacji PiS-u. Otóż jeśli PiS będzie bardzo silny w samorządach, to tego się zrobić nie da. A przecież najwyraźniej tylko na ten eksperyment, czy da się taki PiS zdelegalizować, czy nie, tylko ta elita zachodnia czeka. Czy w Niemczech da się zdelegalizować AfD, czy we Francji da się panią Le Pen z jej partią zdelegalizować i tak dalej. Bo tam w głowie z całą pewnością jest, jak usunąć przeciwników tego procesu centralizacji Unii, czyli jej brukselizacji i berlinizacji, żeby to powiedzieć delikatnie. Dziękuję. Coś mi jeszcze odpowiesz? Na jedną rzecz jeszcze chciałem zwrócić uwagę przez ciebie poruszoną, to znaczy kwestię wiarygodności i dróg do zdobycia większości, połączone razem. Otóż w ostatnich wypowiedziach prezesa Kaczyńskiego, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy komentarzach wokół tego pojawia się taka sugestia, że PiS na nowo szuka partnerów, że zwraca się do PSL-u, zwraca się do Konfederacji. Wiadomo, że na walce z PSL-em i Konfederacją zbudowana była cała strategia propagandowa wyborcza PiS-u ostatnich wielu miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, która no, nie okazała się dobra, tak bym to ujął, prawda? Niezależnie od tego, co kto myśli o PSL-u, o Konfederacji, jak trudni lub jak mało wiarygodni z kolei też są to partnerzy, to okazuje się, że po prostu PiS no, nie zdołał zawalczyć skutecznie o większość, a w takim razie droga do szukania tej większości przez koalicję wydaje się naturalna w systemie demokratycznym. I tę drogę Jarosław Kaczyński spalił ostatecznie sobą. Tu ma zerową wiarygodność, dlatego że Jarosław Kaczyński symbolizuje układ polityczny, w którym PiS zjada każdego partnera, z którym wejdzie w koalicję, albo jeżeli nie jest w stanie go zjeść, zajmuje się jego zniszczeniem. Nie rozumie istoty koalicji politycznej, być może wychodząc z założenia, być może słusznego, że koalicjanci nie zasługują na rolę partnerów, że są w istocie przystawkami, użyję tej wyświechtanej, ale trafnej tutaj metafory. Abstrahuję od tego, czy jest to w pełni sprawiedliwa ocena postawy i polityki Jarosława Kaczyńskiego.
Nie to twierdzę. Twierdzę to, że tak silny jest obraz tej polityki, że tak powiem, szansa na wiarygodne przedstawienie oferty koalicyjnej przez PiS jest w tej chwili bardzo nieduża. I powodem do tego jest postać Jarosława Kaczyńskiego, jako tego, który reprezentuje pewnego rodzaju stereotyp. Znów nie chcę powiedzieć, że taką politykę, ale stereotypowo tak jest przedstawiony, że to jest ten, który nie chce żadnej koalicji, który chce co najwyżej taktycznie dogadać się z tym, kogo chce następnie zjeść. Mówię o problemie, który utrudnia uzyskanie władzy poprzez stworzenie koalicji. Koalicji z tymi, którzy być może w PSL-u w przyszłości, być może w Konfederacji w przyszłości, być może w jakiejś innej części sceny politycznej, która jeszcze nie ma swojej reprezentacji politycznej, zrozumieją, że warto z PiS-em się porozumiewać dla dobra wspólnego. Dla dobra wspólnego, które no niechby symbolizuje CPK jako taki ponadpartyjny w odbiorze społecznym, chociaż zainicjowany oczywiście przez PiS projekt. I do tego właśnie potrzebna jest no, zmiana, zmiana także symboliczna, zmiana, w której pojawią się ludzie, którzy nie będą obciążeni tym niesłychanie negatywnym, złośliwie budowanym, przez służby budowanym, wiem to wszystko, ale skutecznym niestety obrazem medialnym, który utrudnia PiS-owi na czele z Jarosławem Kaczyńskim stworzenie w przyszłości skutecznej większości w Polsce, odbudowę takiej skutecznej większości w wyborach demokratycznych lub stworzenie koalicji, która taką większość zdobędzie. I to jest kolejny... Przepraszam. Nie, teraz już powtarzam, nie mówię o tym, jak było naprawdę, mówię o tym, jak naprawdę działa pewien stereotyp. Stereotyp Jarosława Kaczyńskiego jako człowieka, który nie nadaje się na partnera koalicyjnego. Nadaje się na wodza, który połknie koalicjanta. I to są właśnie czynniki, które sprawiają, że trzeba szukać jakiejś zmiany w sposób oczywiście odgórnie budowany. Zgadzam się z tezą doktora Orła, że trzeba to robić właśnie w taki sposób. Ja mówię, i to że był apel do Jarosława Kaczyńskiego. Tak, ale żeby dół miał szansę, to musi góra wydać przyzwolenie na taki proces i szukać tych młodych ludzi z zewnątrz, czy i młodszych. Dlatego bym chciał się z tobą nie zgodzić, bo ci pokażę teraz przykład, jak właśnie w PiS-ie następuje zmiana. Otóż szef lubelskiego PiS-u, profesor Przemysław Czarnek, nie dosyć, że w sejmiku, czy w wyborach do sejmiku lubelskiego nawiązał koalicję z Konfederacją, przepraszam, taką jaka ona jest, to jeszcze zapowiedział, a wygląda na to, że wygrał samodzielnie, znaczy PiS tam wygrał samodzielnie większość, a mimo to zapowiedział, że rozmawia i będzie rozmawiał z czterema, bo chyba tylu ich będzie, radnymi PSL-u, jak już zostaną wybrani, o rozszerzeniu tej koalicji. I co jest ważne, że Czarnek to zrobił, robi i mówi i nie mamy kontry ze strony kierownictwa. Czyli ani Jarosław Kaczyński, ani nikt inny z kierownictwa nie mówi, że Czarnek działa wbrew interesowi partii. Wręcz przeciwnie, okaże się, że to jest jeden z ojców, znaczy jeden ze zwycięzców pisowskich, ponieważ Czarnek ten lubelskie wygra i jeszcze w dodatku mówi, że pewnie większość zdecydowana powiatów też będzie rządzona przez PiS, więc sukces prawdopodobnie niebywały, drugi chyba po Podkarpaciu. Więc zwracam uwagę na to, że Czarnek to robi i mówi, a kierownictwo PiS-u temu nie zaprzecza, nie dementuje, nie zwraca mu uwagi, więc być może ten proces pójścia do koalicyjności właśnie w PiS-ie się zaczyna, aby tak było. Jedno zdanie, tylko bardzo się cieszę, że tak się ze mną nie zgadzasz i obyś tak się nie zgadzał więcej ze mną i miał takie argumenty, które mnie przekonują, bo ten w dużym stopniu jest przekonujący i jest optymistyczny, a takich sygnałów potrzebujemy. Okej, to ogłaszamy konkurs na argumenty,
które by przekonywały pana profesora Andrzeja Nowaka. Nagroda będzie. Bardzo państwu dziękuję i chciałem zaprosić po przerwie za chwilę na część trzecią, na spotkanie z ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim, który już z nami jest. Jedno pytanie, panie profesorze. Jeżeli nie, Chwilę. Wyłączmy. Wymieniłem potencjalny kandydat. Wyłączmy, tak? I może pan zapytać. Jeden został. Ja powtórzę. Chciałem tylko pana zapytać.